staje przed faktem życia w pojedynkę. Nie ma już rodziców, którzy byli jej oparciem i podporą, a mąż, który stał do tej pory, był jej wielką częścią obecnego życia, no niestety zniknął. Nie wiadomo, co się dzieje i nie dowiemy się tego przez większą część książki. Dlatego to jest taka zagadka, tajemnica, którą trzeba odkryć. Ale nie tylko jedna to jest tajemnica. Okazuje się, że będąc przed obliczem samotnej egzystencji, pani Agnieszka zaczyna szukać sensu życia, odpowiedzi na wiele pytań, które się nasunęły. Chce się rozliczyć z przeszłością. Wiadomo, już coś ma za sobą. Chce na to życie spojrzeć inaczej. Chce się zastanowić, czy pewne rzeczy można by było inaczej rozstrzygnąć. Jak tak naprawdę spojrzeć na swojego męża. Czy to ten mężczyzna, który stał u jej boku przez większość życia, dla którego poświęciła karierę i chciała stworzyć mu ciepły i zdrowy dom, niekoniecznie, czy był faktycznie taki wspaniały i cudowny, czy wręcz przeciwnie, trzeba by było rozliczyć go właśnie z tych rzeczy, które ją spotkały. No tutaj trzeba zajrzeć do tej książki, ale co ciekawe, pojawia się postać, która nie jest jednoznaczna. Nieznajomy z pociągu, który opowiada jej w czasie podróży o zakamarkach jej świadomości, o rzeczach, które nie powinny być znane zwykłemu... Jakiś psycholog? Wróżbita? No właśnie, taka niejednoznaczna postać, bo wyobrażasz sobie, jedziesz sobie w pociągu i spotykasz gościa, który opowiada historię twojego życia. No to byłabym w szoku, gdzie pan się zastanawiała. Mało tego, ten pan zaczyna pisać do ciebie listy. No to już bym pomyślała, że jakiś psychopata. Pod wpływem których listów zaczynasz faktycznie myśleć o tym, co się zdarzyło w przeszłości, analizuje twoje zachowanie, analizuje twoje życie. Nie jest to w formie zastraszenia, raczej w formie skłaniania do myślenia, czy... Ale mimo wszystko dziwny wątek. Taki intrygujący, który też się wyjaśnia na samym końcu. Muszę przyznać, że akurat w tym wątku dużą rolę odgrywa córka. Ponieważ pani Zuzanna ma również córkę, która jest już dorosłą kobietą, ma swoje własne życie, więc ona nie ma prawa wkraczać w jej życie i prosić ją, żeby jej matkowała czy prosiła o pomoc. Postanawia, tak jak mówiłam, sama rozliczyć się z tą przyszłością. No, jak będzie, okazuje się, że ona nie prosiła o pomoc, a córka w jakiś sposób tam zaistniała w tej historii. No, trzeba się zastanowić. Fajna książka, chyba taka, myślę, że tak jak jest wątek jakiś intrygujący. Tak, to właśnie ten wątek tego mężczyzny z pociągu to jest troszeczkę tak jakby kryminalny nawet, bo tutaj takie zastanawiam, właśnie tak jak mówisz, psychopata jakiś, o co chodzi, czy powinnam się bać, czy uciekać. Czyli książka, która skłania do myślenia jednym słowem. Książka, która skłania do myślenia i tak jak tytuł brzmi, mówi o kobiecie, która mimo tego wszystkiego, tej sytuacji, w której się znalazła, chce ma apetyt na jutro. Na to, żeby żyć dalej, tak? Na to, żeby żyć dalej i żeby zmagać się z tymi problemami, które gdzieś tam kiedyś zostawiasz. Ale sam tytuł jest taki, ma wydźwięk pozytywny, tak? Nie wiem, przynajmniej mi się kojarzy, że jest taki pozytywny, jakiś ciepły, bym powiedziała nawet. Tak? Jak najbardziej, no apetyt na jutro. No ja też mam apetyt na jutro. A ty masz? Ja mam apetyt na hamburgera. To jest odpowiedź mężczyzny. Jak zwykle. Coś z Andrzejkami, właśnie dzisiaj są Andrzejki, trzeba sobie wybróżyć coś fajnego, ale właśnie jakiś bosk przygotować. Tak, Robert po prostu już wszystko, co o czym marzył, to jest jedzenie. Zostało spełnione. Tak, należy do szczęśliwych, proszę, zazdrościmy. Możesz się wypowiedzieć. Okej, komentarz. Nie, Robert, tak teraz już serio. Co w takim razie w przyszłym tygodniu, czy będziemy rozmawiać?
Jesteśmy w trakcie ustalania tytułów. Myślę, że znajdziecie kilka interesujących pozycji. Na pewno coś dla facetów, na pewno coś dla kobiet. Być może jakaś pozycja historyczna. A w dwóch zdaniach, jak było na targach, bo obiecałam, że będę, że kartkówkę zrobię. Było rewelacyjnie. Przyszła rekordowa ilość ludzi. Mnóstwo czytelników, fanów historii, mnóstwo dyskusji bardzo ciekawych, zwłaszcza na temat Niedźwiedzia Wojtka. O właśnie! I to jest dobry pomysł. Prawdopodobnie za tydzień przedstawimy książkę, którą wydaliśmy jakiś czas temu już, o Niedźwiadku Wojtku. Już wspominaliśmy. Natomiast co ciekawe, w tej chwili temat jest straszliwie głośny. Pojawiają się różne publikacje i w różnych czasopismach opiniotwórczych. Książki są, rozumiem, rozchwytywane, tak? Tak. Był film o Niedźwiedzie Wojtku emitowany w jednej z telewizji. Mm-hmm. Będzie powtórka zresztą niedługo. Duży film, duża produkcja. Mnóstwo ludzi zadawali pytania właśnie a propos Wojtka i o tym, że chcieliby posłuchać o nim, obejrzeć jakiś program, film. Także będą mieli okazję. Czyli będziemy mówić jeszcze o tej książce. Będziemy mówić o Wojtku i o książce Niedźwiedź. Komu się nie udało dostać poprzednim razem książki, będzie miał możliwość za tydzień. Zdecydowanie. Tak, a na pewno warto, bo historia jest... Szarik to jest taki mały kundelek przy Niedźwiedziu Wojtku. Tym bardziej, że Niedźwiedź Wojtek jest zwierzątkiem, które faktycznie brało udział w wojnie. Natomiast Szarik, jak wiadomo, był postacią wymyśloną propagandowo też, także... A nie słusznie ma większą sławę niż Niedźwiedź Wojtek. Mam nadzieję, że się zmierzymy z tym tematem i należną sławę niedźwiedziowi przyznamy. W takim razie wiele rzeczy będziemy mówić za tydzień. Zapraszam Państwa w środę, zawsze w każdą środę. Tutaj gościmy wydawnictwo Replika, gościmy Justynę i Roberta, którzy opowiadają o bardzo fajnych książkach. W takim razie oczywiście te dzisiejsze, czyli Zły Wpływ, tutaj Tajemnice Trzeciej Rzeszy, tak? I także Apetyt na Jutro są do zdobycia jutro na Facebooku. Wystarczy do nas napisać. Drodzy Państwo, w takim razie ja Wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Ja zapraszam teraz na teledysk, a po teledysku będziemy rozmawiać z Wróżką Kiarą.